benvenuto nella presentazione del strumento musicale per tastiera Keteron SD60. A to znaczy, że witam Was bardzo serdecznie na prezentacji Ketrona SD60 oraz nowego modelu SD90. Już tam puściłeś, Paweł, streama? Leci stream, pozdrawiamy wszystkich, która kamera mnie tutaj, okej. Okay. Pozdrawiamy wszystkich w internecie. Słuchajcie, w tym roku pojawiły się nowe modele na targach Musikmesse we Frankfurcie. Ketron SD60, na którym to prowadzę dzisiejszą prezentację i jest to nic innego jak wariacja instrumentu Ketron SD9. Jest to SD9 ze skróconą klawiaturą do 61 klawiszy, choć mechanicznie jest to ta sama klawiatura co w SD9, z wbudowanymi głośnikami oraz zamiast standardowych pokręteł, pitch bend i modulator mamy joystick. Oprócz tego nowym modelem jest widoczny tutaj SD90, czyli wersja modułowa tego instrumentu, która jest w niczym nieokrojona w stosunku tego, co ja tu będę pokazywał. Dlatego ta prezentacja, którą przedstawiam na SD60, tyczy się zarówno modelu SD9, jak i SD90. Okej, okay, moi drodzy, na sam początek muszę powiedzieć o tym, co Ketrona najbardziej wyróżnia na rynku. Prawdziwy materiał perkusyjny audio. W innych keyboardach mamy tak, że mamy stopę, werbel, wszystko oddzielnie posamplowane, tak? No i sobie w klocuszkach, w MIDI jest to ładnie poukładane. Oczywiście tutaj też mamy takie perkusje, ale mamy również perkusje, gdzie jest prawdziwy materiał audio i gra z nami żywy bębniarz. No i perkusja w tym keyboardzie może zabrzmieć tak. Jedna z perkusji audio, które mamy w tym instrumencie. One nazywają się live drum. O, już ktoś mnie tam ogląda na żywo nawet. Tutaj, tu jestem na żywo. Ale mamy również inne perkusje, na przykład perkusje live nagrane ambientowo. No bo to było nagrane, że wiecie, wszystko zmasterowane, stopa, werbel, wszystko mikrofonowane. A mamy też takie perkusje, gdzie po prostu stoi sobie mikrofonik na środku i zbiera taki szwung akustyczny. I zobaczcie, jak brzmią chociażby perkusje ambientowe. Bębny są prawdziwą mocą tego instrumentu. No ale lecimy sobie po brzmieniach. A cały czas jaka fantazja streamem mnie tu oglądają. Okej, okay. Moi drodzy, jest to keyboard oczywiście, ma klawiaturę. Nawet jak nie ma klawiatury, to możemy podłączyć klawiaturę zewnętrzną i możemy na nim sobie grać. Dlatego bardzo ważne są brzmienia. Więc pokażę Wam kilka brzmień z tego instrumentu. Zacznijmy klasycznie fortepian. Thank you.
próbka Romantic, nie było jej do tej pory w Ketronie. Wcześniej mieliśmy tą próbkę, ona była w Ketronie Audia. A nowy Romantic. Starszy? Romantic jest dużo bardziej dynamiczny. Ale lecimy dalej. Rhodes, moi drodzy, piano Rhodesa, Fendera, no to on, to było takie piano, gdzie oprócz tych dźwięków, które generowało, tak, wydawało również dźwięki akustyczne, to klikanie klawiatury. I tutaj słychać to klikanie klawiatury, zobaczcie. Słychać. Tego jak sobie zagramy takie coś funkowego. Ktoś z was poznaje, co to jest za instrument? DX7, dokładnie. Legenda, po prostu brzmieni ballad lat 80. I porównywałem z oryginałem. 1:1, zobaczcie. Damy troszeczkę smyczka, to aż chce się zagrać. Bardzo ładne brzmienie FM Fin, również z tego samego instrumentu. Piana latynoskie, które już mieliście okazję usłyszeć. Akordeony. Moi drodzy, włączę sobie ten akordeonik. Ketron od zawsze słynął z akordeonów. Była to chyba druga domena marki zaraz po audiodrumach. No i tu się chyba jeszcze bardziej poprawiło. Zobaczcie. Akordeony, tak? Lecimy dalej. Organy, klasyczna B3. Aktywowałem sobie tutaj nożnym pedałem. Ale kiedy jesteśmy w organach, to muszę wam pokazać organy katedralne, bo to jest po prostu siła i moc. Zwróćcie uwagę na to, jak będę trzymał akord i go puszczę, jaki będzie fajny efekt DSP, który zasymuluje nam, tak jakbyśmy byli w katedrze. Zobaczcie. Tutaj mam na panelu instrumentu taki suwak 2ND second, który dokłada mi zawsze jakąś pasującą barwę do danego brzmienia. I tutaj sobie przypisałem jeszcze rozszerzenie tych organ o takie jakby dodatkowe registry, to się tak w organach katedralnych nazywa. Tylko jak sobie to dodam, no to... Thank you.
gitarki, klasyczny clean. Z tego smyczka. Hiszpańskie. Dalej, smyczki. Smyczki są po prostu, chyba, to jest chyba moja ulubiona kategoria brzmień w tym instrumencie. Posłuchajcie. Tu jest już tak fajnie zmapowane, że od dźwięku F mam wiolonczelę. Dlatego jak sobie gram coś takiego, to słychać, że to jest wiolonczela w lewym ręku. Nawet sama wiolonczela. Smyczki szarpane. Ale w tej kategorii mamy również fajne brzmienia chórowe, jak na przykład to chyba moje ulubione. No ale lecimy dalej. Dęciaki, brass section. Pop brass. Sobie oktawę obniżę. Kiedy jesteśmy przy dęciakach, to oczywiście należy wspomnieć o saksofonach. Typowy lounge. Jakiś altowy saksofon. Letnia pana, która brzmi jak samplowana z numeru Coco Jumbo. I zawsze zwracam na to uwagę. Gwizdanie. Zobaczcie, jakie to jest fajne gwizdanie. Słychać ten brud taki. Powiem wam anegdotkę pewną. Jak byłem na targach Music Messe w tym roku, to był właśnie Marcello z Ketrona i pokazywałem mu, a co tam sobie porobiłem, co grałem. No i grałem ten numer... I Marcello do mnie podchodzi i mówi, Bartek, a ty wiesz, że to jest moje gwizdanie? A on mówi, co? A on mówi, no zobacz, nacisnął dźwięk C i obok mnie gwizdnął tym samym brzmieniem. Dlatego jak chcemy sobie wykorzystać takie gwizdanie, to możemy je bardzo fajnie, żeby w naturalny sposób wybrzmiało na przykład. Lecimy dalej i przeszliśmy do syntezatorów. Syntezatory, tu w tym modelu jest ogromny skok w syntezatorach w całej serii nowej SD, SD9, 60, 90 w stosunku do poprzednich modeli. Posłuchajcie. Albo coś takiego.
kategorii pad mamy również bardzo fajne brzmienia, jak na przykład brzmienia szlagier. Szlagier, no to nam się kojarzy, wiecie, no, śląska biesiada i takie rzeczy, ale to brzmienie szlagier 3 brzmi jak wyciągnięte z Toto Afrika. Zobaczcie. Tam, da, ta, ta, ra, ta, ta. Bardzo, bardzo, bardzo podobne. Oczywiście instrumenty etniczne, na przykład banjo. I tak dalej, i tak dalej. No ale te wszystkie brzmienia grają również w akompaniamentach, a z racji tego, że to jest keyboard, to on ma sekcję automatycznego akompaniamentu. I oprócz technologii audio drums, o której wam mówiłem, ten instrument ma również technologię live guitar, czyli są po prostu pocięte sample prawdziwych gitarzystów, którzy grają z nami w akompaniamentach. Zobaczcie, pokażę wam, jak to działa w praktyce. Tutaj mam swoje rejestracje i mam tu rejestrację z takim o typowo akustycznym numerem. I pokażę wam teraz, jak to brzmi bez technologii live guitar na zwykłych gitarach MIDI, a jak to brzmi z tą technologią live guitar. Normalnie brzmiałoby to tak. No, niby wszystko się zgadza, nawet jakieś tam szarpanie strun słychać. Ale to samo z technologią live guitar już brzmi tak. I moi drodzy, chyba pierwsze keyboardy, w których znalazłem prawdziwe, naturalne tamburyno. Tak prosty instrument. Zawsze mi brakowało tej natury w tamburynie, a to jest po prostu audio. Posłuchajcie. Oczywiście te live gitary mamy nie tylko w akustycznych klimatach, ale nawet takich fajnych dyskotykowych. Mam tu na przykład gitarę, która nazywa się Disco Wah. Ona sama brzmi tak. I co jest fajne, w Ketronie Audia również mieliśmy technologię live guitar i tam były już te gitary ponagrywane z efektami, z takimi mocnymi efektami. Tutaj też są ponagrywane z efektami, ale są bardziej surowe. Ale to jest akurat na plus, ponieważ dzięki temu możemy zapinać swoje efekty na te live gitary. I zobaczcie, kiedy na tą samą gitarę zapnę efekt, na przykład overdrive, brzmi to już tak, na razie bez efektu. A zapinam sobie overdrive. Tu jeszcze mam z delayem. I w miksie. Mamy również fajne live gitary typowo akustyczne, jak na przykład Folk 5, zobaczcie. Słychać nawet kostkę od gitary. No a w całym miksie. Teraz kilka akompaniamentów, gdzie możemy połączyć technologię audio drums i live guitar i jak to może zabrzmieć i jakiego fajnego kopa dać. Na przykład coś takiego. We'll be right back.
co bardzo ciekawe. Zobaczcie, tutaj słychać po prostu feeling prawdziwego bębniarza w tym, że to nie jest cały czas takie samo. Na przykład na takie same. Na przykład na czwartym takcie, czy tam na ósmym takcie jest dodana jakaś taka przeszkadzajka, jakiś cowbell albo coś takiego. Na przykład w tym loopie, zobaczcie, idzie sobie coś takiego. No i to sobie idzie, tak? Ale uważajcie. Uwaga! Słychać po prostu ten feeling tego żywego bębniarza, a na wariacji D z tymi gwizdkami. No i tak dalej, i tak dalej. Moi drodzy, ile zawsze w keyboardach mamy wariacji? Ile jest przeważnie? 4. A wiecie, ile tu jest? 8. Paweł, ty już wiesz, podpowiadasz. Okej. Okay. Tak, tutaj oczywiście nie na wszystkich stylach, bo na około tam 50% akompaniamentów, ale tutaj mamy coś takiego jak wariacje perkusji. Czyli robią nam się wariacje takie jak, zobaczcie, wybieram sobie tu na mojej liście chociażby akompaniament POP 12.8 i w lewym górnym rogu obok napisu balad mam żółtą czcionką C1. Jak nacisnę jeszcze raz C, będę miał C2. Widzicie? Widzicie, zmienia się. I zobaczcie, na C1 perkusja gra tak, normalny, regularny bicik. No i to sobie będzie cały czas tak grało. A na C2 już mam otwarty hi-hat i automatyczne przejścia, zobaczcie. Uwaga. Jeszcze raz. I jedno przejście wynika z drugiego i to nam daje niesamowity realizm w akompaniamentach, kiedy, bo perkusista przecież może sobie robić dwutaktowe przejście i jedno narasta, drugie jest jeszcze rozwinięciem drugiego i pierwszego i wtedy daje to nam efekt żywego bębniarza. Mało tego, ile mamy sekcji brick w keyboardach? Przeważnie jedną. I nie jest naturalne, jeżeli ja nacisnę dwa razy brick i on mi zagra tum, ta da 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 tum, tum, ta da 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 tum i tak samo, no bo to od razu słychać, a komputer, nie? A tu mamy 4 sekcje brick. Oczywiście możemy je sobie tutaj na moim wyświetlaczu dotykowym na dole wybierać, którą chcemy uruchomić, ale mamy też taki fajny bajer, że jak nacisnę brick i będę go trzymał, to on sobie na zmianę będzie dozował różne bricki. I zobaczcie, mam tu na przykład taki utwór wyciszył mi się mikrofon na chwilę, dlatego że w registracji miałem przypisane wyciszenie mikrofonu. Moi drodzy, czy ktoś poznaje, jakiej firmy to jest gitara? Ktoś zna się na gitarach? To podpowiem. PRS i chyba największym endorserem marki na świecie tych gitar jest Carlos Santana. I tutaj zostało to zrobione tak, żeby to brzmienie tak przypominało tą jego gitarę. No ale zaczynamy sobie od B3 i... Zobaczcie, nacisnę przycisk brick i będę go trzymał. Zobaczcie, co się dzieje.
sobie brick, a on mi na zmianę gra różne bricki. I to jest też super. Ponadto mamy również akompaniamenty w takim stylu. W klawiaturze mam reakcję na docisk, aftertouch, i pod ten aftertouch mogę sobie przypisać przejście perkusyjne. Czyli dociskam klawiaturę i uruchomi mi się przejście. Zobaczcie. Trzymam klawiaturę i dociskam. Znowu dociskam. Kiedy sobie zaznaczę tutaj taki tryb Fill to Arrange, to będzie mi nawet zmieniał wariację w momencie dociśnięcia od lewej do prawej, czyli jak będzie na D na ostatni, to mi wróci do A. Zobaczcie. Dociskam. To jest super sprawa, bardzo przydatne, nie musimy, że tak powiem, machać rękoma i to cały czas klikać. Okej, moi drodzy, i teraz chciałbym wam powiedzieć o czymś, co wyróżnia ten instrument totalnie ponad inne. Oczywiście w Ketronie ta opcja już istniała wcześniej, ale jest cały czas udoskonalana i nazywa się ona modeling. W Ketronie SD9, SD60 oraz SD90 nazywa się live modeling, ponieważ nawet w czasie rzeczywistym możemy podmieniać tutaj traki w akompaniamencie. Zobaczcie, tutaj na tym wyświetlaczu są wszystkie moje ścieżki akompaniamentu. Wybieram sobie na przykład styl EDM1, wchodzę w live modeling i to są wszystkie ścieżki w akompaniamencie. W wielu keyboardach co możemy zrobić? Podmienić brzmienie, tak, przyciszyć, podgłosić każdy track. Możemy sobie nawet ścieżki z innych styli pożyczać. A oprócz tego wszystkiego, bo to wszystko tu jest, mamy jeszcze potężną, niezależną bibliotekę różnych przebiegów każdego instrumentu i w kilka chwil możemy sobie robić aranż pod własne potrzeby. Zobaczcie, jak to działa. Gitara w tym akompaniamencie gra tak. I załóżmy, że ona mi się nie podoba. To nie to, że ja zmieniam brzmienie gitary. Naciskam i przytrzymuję. I zmieniam jej całe bicie. Na przykład taka. Albo taka. Albo taka. Albo taka. Jak chcę, to mogę sobie wejść do gitar, jak widzicie, elektrycznych. No i na przykład jakaś z kaczką. Albo taka. I już to brzmi tak. Idziemy dalej. Na przykład nie podoba mi się bas. Bas gra tak. On mi się nie podoba, tak? Mogę mu zmienić brzmienie oczywiście na takie, takie, jakie tylko chcę, ale załóżmy, że mi się to bicie nie podoba. Nie chcę mieć ten, dun, 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 tylko co innego. Naciskam i przytrzymuję ikonę basu i zwracam uwagę, zobaczcie, ile tego jest. To są kategorie różnych przebiegów basowych i wchodzę sobie na przykład właśnie w dance i zobaczcie, ile tego jest. Potężna biblioteka. No i na przykład dance 1, no to zapewne będą oktawy. Dance 2, również coś podobnego. No i załóżmy, że to mi się podoba. I już mój akompaniament gra tak. Mało tego, możemy również podmieniać perkusję. Nie to, że zestaw perkusyjny. Jedno kliknięcie, inne bicie perkusyjne. Zobaczcie. Intro w tym akompaniamencie brzmi tak. No i załóżmy, że mi się ta perkusja nie podoba. Przytrzymuję live drum. I wybieram sobie na przykład mój własny preset Disco Dance
I ten sam styl już brzmi tak. Mało tego, do tego live modelingu możemy nagrywać sobie również swoje krótkie frazy, które możemy wstawiać w dowolny akompaniament. Fajnie to można pokazać na przykładzie utworu polskiego króla muzyki tanecznej, a tytuł jest, ma tytuł, znaczy piosenka ma taki tytuł. I słuchajcie, w oryginale tam gra coś takiego. Wybieram sobie brzmienia, bas, rave bass. Tam coś takiego gra w oryginale. To ja sobie mogę nagrać taką krótką frazę, jeden takt i potem w tym modelingu wsadzić to w dowolny akompaniament. I zobaczcie, z taką frazą brzmi to już tak. Kiedy wejdę sobie w ten modeling, widzicie, na czwartym kanale oczy zielone bas. I taki przebieg ja sobie mogę wsadzić w dowolny akompaniament user modeling na dowolne pory, bo sobie zrobiłem taki pattern i mogę to wsadzić w każdy akompaniament. Jest to super, super sprawa. Ale live modeling to nie wszystko, ponieważ mamy jeszcze launchpad. A launchpad jest to potężne narzędzie do aranżowania własnych utworów. Moi drodzy, tutaj w tym instrumencie nie ma sekwensera jako takiego typowo edycyjnego, że sobie klikamy nutki, ale umówmy się, dzisiaj każdy takie rzeczy robi na komputerze, bo to jest po prostu wygodniejsze. A jeżeli chcemy sobie zaaranżować utwór od początku do końca szybko, to do tego służy Launchpad. I już wam pokazuję, jak to jest proste i jak fajnie działa. Tutaj mam 12 komórek. Te komórki to jest coś takiego jak ścieżki, czy to w midzie, czy w akompaniamencie. Na dole mam sceny, a te sceny to jest coś takiego jak wariacje, czy też części utworu, zwrotka, refren i tak dalej. No to zbudujmy sobie takiego launchpada. Lecimy po kolei. Wybieram sobie na przykład audio drum, dance, na przykład disco 70. I ten audio drum, damy sobie tempo, nie wiem, 120, ten audio drum gra tak. I lecimy dalej. Dodajemy linię basu. Drugi kanał, wybieram sobie bas tutaj z boku ekranu. Wchodzę w dance'owe. To są te same przebiegi, co w tym modelingu. Dance 2. No i załóżmy, mi się przebieg podoba, ale brzmienie mi się nie podoba. Voice change. No i na przykład precision bass. Już mam coś takiego. Lecimy dalej, dodamy sobie jakąś gitarkę, na przykład disco mix, dance mix. No i zrobiłem sobie trzytrakowy taki szybki pattern i do tego mogę dodawać pliki wave. Pliki wave, które dostosują się do tempa i mogę grać sobie z moimi loopami. Warunek jest taki, że w nazwie pliku wave musi być podane tempo, żeby instrument wiedział potem, jak to interpretować w razie zwolnienia, akompaniamentu albo przyspieszenia. No i zobaczcie, mam tu na przykład wave O na przykład. No i ten aranż już brzmi tak. Mało tego, mogę sobie zaprogramować automatyczny przebieg akordów, żebym nie musiał tego tutaj się tym przejmować, a zajął się graniem. Ustalam, że na przykład 7 taktów, bo tam akurat 7 taktów mam ten wokal, no i nagrywam. Już będzie sam zmieniał.
mamy tu również takie fajne narzędzia DJ-skie, zobaczcie. A jak nie chcę, żeby mi się wokal filtrował, to odznaczam tu odpowiadający pad z wokalem i już się filtruje sam akompaniament. Można się tym nieźle pobawić. Tu jest dużo takich gotowych presetów, gdzie już ludzie z Ketrona to poaranżowali, na przykład. Mogę również sobie zrobić coś takiego jak song mode. Zobaczcie, odpala mi się taka playlista i mogę sobie zrobić, jak te sceny mają po kolei grać. Na przykład scena pierwsza. 4 takty, scena druga 4 takty, tam trzecia dużo taktów i w tej chwili mi będzie nawet sam sceny zmieniał. Czyli robię sobie coś takiego jak plik MIDI, odpalam i to gra, zobaczcie. Sam zmieni. Dzięki temu mogę po prostu sobie ustalić, a pierwsza scena to jest start utworu, druga to jest zwrotka, trzecia to jest refren i tak dalej, i tak dalej. Więc możemy sobie zbudować szybko utwór od początku do końca. Launchpad, bardzo fajne narzędzie. Ponadto w ostatniej aktualizacji zostało dodane intro oraz ending. Który ten? Nie będę mówił głośno. Ja wiem, co to jest, powiem ci po pokazie. Słuchajcie, tutaj zostało dodane coś takiego jak konwerter akompaniamentu do launchpada, jeżeli sobie chcemy grać z loopami, na przykład akompaniamentem, i zostało dodane intro oraz ending dla launchpada, żebyśmy mogli ładnie go rozpocząć i ładnie zakończyć. Jak to działa? Zobaczcie, bardzo proste. Wystarczy, że wybiorę sobie jakiś akompaniament i go uruchomię i naciskam przycisk launchpad. Czy chcesz wyeksportować te sceny? Tak, a wariacja A, scena pierwsza, B, scena druga i wybieram, które intro i który ending. Naciskam yes. I jak nacisnę intro. I już mogę sobie grać na tym launchpadzie, tak jak stylem akompaniamentu. Słuchajcie, może macie jakąś prośbę, chcielibyście usłyszeć jakiś gatunek muzyczny, coś, to chętnie pokażę. Nic, ciszać? Jak? Rockowo, okej. Okay. Mogę pokazać, jeżeli chodzi o rockowo, typowy chociażby classic rock, tak? Jeżeli nie będziemy mieli publiczności, to Ketron nam publiczność da. Okej, okay, ale jeżeli chodzi o... Prośba z internetu, słucham. Hammondowe, okej, okay, jasne. Pewnie. B3 już pokazywałem, to każę sobie może cofnąć, to... Dobrze. Będę tu krzyczał do was troszkę, no ale trudno. Mamy jakiś power organ. Organ.
jest organ. Gospel. Tutaj mamy jakiś fast jazz. Stage organ. Rotor fast. Przy okazji tego, że jestem tu w tych organach, o czymś wam powiem. To, co wy tutaj widzicie na ekranie, to nie jest tak, że to są pojedyncze brzmienia. To jest coś takie rozwiązanie jak w syntezatorach. To są całe programy brzmień. Kiedy nacisnę sobie jakieś brzmienie i przytrzymam na ekranie, na przykład, nie wiem, chorus, to widzicie, że to się składa tak jakby z R1, R2, R3, z trzech po prostu złączonych ze sobą brzmień. I kiedy dopiero pojedyncze brzmienia, to mam tutaj, kiedy sobie wejdę w GM Voice Select, to dopiero są pojedyncze brzmienia. Natomiast te duże ikony, które wy tu widzicie, to są całe programy brzmień. Czyli na przykład, jeżeli sobie wejdziemy w Synth i House Twin, to są dwa syntezatory ze sobą złączone. Jak wyłączę jeden, ten brzmi tak. To są po prostu programy. To jest dobre, już wam mówię dlaczego. Co prawda nie mamy tutaj na wierzchu tego R1, R2 i niektórzy mówią, o nie ma tego na wierzchu, nie będę mógł klikać. Ale fajne jest to, że jeżeli sobie złączymy te brzmienia, na przykład 3, to mogę zrobić szybki podział klawiatury. Zobaczcie, mam tutaj range, widzicie, zaznaczam sobie. I na przykład chcę, żeby to brzmienie było odtąd dotąd, a to brzmienie chcę, żeby było odtąd dotąd. I jak ja to zapiszę, to potem pod jedną ikonką mam już całe te ustawienia. Czyli jak ja sobie gram akompaniamentem, o, wybiorę to brzmienie, to ja już wiem, że ja tam mam taki podział klawiatury. Wiem po prostu, jak to jest tam poustawiane. I to akurat rozwiązanie mi się bardzo, bardzo podoba. Co do brzmień, jeszcze chciałem wam powiedzieć o pedal steel guitar. Elektryczna gitara hawajska. Moi drodzy, gram sobie bardzo często country z live składem. No i pedal steel guitar to jest taki instrument, w którym, że mało kto w ogóle gra na tym w Polsce. To jest tak egzotyczny instrument. Wiecie, to jest, on wygląda dokładnie tak jak tutaj na ekranie. To jest gitarka z tymi pedałami i te pedały się zachowują tak, że one jedną strunę tylko podciągają. I dlatego to brzmi typowo countrowo. Już wam pokazuję, na czym polega różnica. Kiedy włączę sobie brzmienie jakiejś innej gitary i użyję pitchbendera na niej, to ten pitchbender działa na wszystkie dźwięki, tak? A kiedy włączę sobie pedal steel guitar, to instrument wychwytuje najniższy interwał, najniższy dźwięk w akordzie i pitchbender działa tylko na ten dźwięk. I posłuchajcie. Idealnie stroi kantróweczka. Dlatego jak sobie włączę tutaj jakiś oczywiście bluegrassik, na przykład Bluegrass 2. To jest bardzo fajne, tak? Po prostu działa to nam tak jak prawdziwa pedal steel guitar. Oprócz tego w aktualizacji 1.1.2 dla SD9, a te modele SD60 i SD90 mają już preinstalowaną tą najnowszą aktualizację,
został dodany oscylator, który mogę kontrolować w czasie rzeczywistym. Ten oscylator już był wcześniej w instrumencie, ale był do niego trudny dostęp. Dlatego producent ułatwił nam tutaj dostęp do niego w taki sposób, że mogę go tu kontrolować suwakami z boku ekranu. I posłuchajcie, co można sobie z tym zdziałać. Włączam sobie 80 Synth. Zobaczcie. Teraz sobie tutaj usuniemy ten, ok. Sobie tutaj kontrolować właśnie faderami z boku ekranu. Moi drodzy, nie bez powodu mam podłączony tutaj mikrofon do tego instrumentu. Teraz mnie będzie głośniej słychać na streamie. O, teraz będzie lepiej, okej. Ponieważ ten instrument posiada wbudowany system Ketron Voicetron, autorski harmonizer wokalny oraz nie tylko harmonizer, w ogóle procesor na wokale Ketrona. Zobaczcie, co tu jest. Equalizer, kompresor, echo, jakiś pitch shift, czyli takie rzeczy, albo takie rzeczy. Noise gate, ja mam noise gate wyłączony, bo mi tam nie szumi, więc jest niepotrzebny. I co? I powiem wam teraz, zaśpiewam wam utwór i zagram bez użycia harmonizera na razie. I na co chcę zwrócić uwagę? Tu jest to tak fajnie zaprogramowane, ja to niczym nie kręciłem, to jest standard, tak jak widzicie, preset jest standard. Ten wokal się zawsze przebija nad to, co my gramy. I to jest super. Nie muszę krzyczeć do mikrofonu, tylko on to tak działa. Tam jest, nie wiem, czy to jest kwestia preampu, czy to jest kwestia softu, ale po prostu efekt jest taki, że śpiewam swobodnie, słychać mnie i brzmi wokal tak, jak powinien. Zobaczcie. Oczywiście mój koronny utwór, a jakże. Aha, tylko sobie włączę jakiś smyczek tutaj, będzie lepiej pasował. Smyczek ensemble, może być. Będzie spoko. Zobaczę tylko, jak tutaj idzie sobie schemacik na scenie drugiej. Okej, scena trzecia, to mam to. Na każdej scenie mam inną część utworu w launchpadzie. Zaaranżowałem sobie utwór w launchpadzie, włączam sobie efekt, raz, troszeczkę reverbu, no i jedziemy. Włączam sobie scenę trzecią, gdzie mam inną część utworu. The baby now is told me, be careful what you do, and I'm going breaking down inside. And mommy now is told me, be careful who you love, be careful what you do, but the life gonna be true, yeah. Billie Jean, not my lover, oh, she's a sick girl, who keeps on. My son, she's either in the womb, but the kid is not my son. No i tak dalej.
dalej, i tak dalej. Ja mam już troszkę tutaj gardło zdarte po codziennym śpiewaniu tego utworu, ale tak jak słyszycie, fajne jest to, zauważcie, nawet bez akompaniamentów, zarówno jak się śpiewa mocno, a zaśpiewam lekko, jest prawie na takim samym poziomie, te lekkość, a ja naprawdę tutaj śpiewam bardzo cichutko. To jest super. Ja nie jestem akustykiem, żeby to wyjaśnić wam w hercach i innych sprawach, bo nie jestem, ale po prostu jestem muzykiem i słyszę, jeśli coś jest dobrze, a jeśli coś jest źle. Dlatego ten efekt na wokal jest genialny. Powiem wam zawsze, że jak gdzieś gram, to zawsze akustycy mają do mnie: po panie, nie, bo ja nie mam sterowania na mikrofon pański, nie robimy takich rzeczy, a ja zawsze im mówię: panie, pan mi daj dobry odsłuch tylko. I ja nic więcej nie chcę. A potem jak schodzę ze sceny, to jest, wiecie co? Co ty za mikrofon masz, że to tak brzmi, nie? A to jest kwestia nie tylko mikrofonu, ale również tutaj tego procesora. Ale oprócz tego mamy jeszcze harmonizer wokalny. I zanim pokażę wam harmonizer, muszę powiedzieć coś, co mówię zawsze. Harmonizer brzmi sztucznie, on zawsze będzie brzmiał sztucznie. Żeby to był najlepszy harmonizer, jaki jest, to on będzie zawsze brzmiał sztucznie. Dlatego sztuka używania harmonizera polega na jego odpowiednim dozowaniu, bo gdybyśmy to włączyli i śpiewali na tym cały czas, no to by się wytrzymać nie dało. Ale jeżeli to zadozujemy tam odpowiednio, to może nam urozmaicić nasz performance. I pokażę wam teraz, jak brzmi harmonizerek. Co ja tutaj mam? Mogę sobie akord rzucić, okej. Zobaczmy, czy on w ogóle działa. Działa? Ale na razie pokażę wam bez harmonizera. Don't tear my heart, my achy, breaky heart. I just don't think he understand. And if you tear my heart, my achy, breaky heart, he might blow up, bug up, kill this man. A dodam sobie tutaj troszeczkę na suwaczku i... Don't tear my heart, my achy, breaky heart. I just don't think he understand. And if you tear my heart, my achy, breaky heart, he might blow up, mug up, kill this man. Ooh. Widzicie, nawet na wysokich tonach. Ma bardzo małą tendencję do tego takiego skakania i robienia efektu share, ale jeżeli chcemy coś takiego zrobić, to mamy preset Rate Manual i możemy sobie zrobić coś takiego. Propom night to get lucky, propom to do to do to do, propom night to get lucky, propom night. Ale wracamy do żywych. Okej, co jest też fajne. Tutaj na panelu instrumentu mam fader, który odpowiada za głośność harmonizera. Bo w wielu keyboardach, nie we wszystkich, ale w wielu keyboardach jest tak, że jak naciśniemy przyciskiem aktywuj harmonizer, to on jest strasznie głośno. A on musi być utajony, taka jest jego rola. I trzeba tam kręcić, no można sobie wcześniej preset zrobić, tak? Ale tu jest to tak fajnie rozwiązane, że mam suwak, który zawsze odpowiada za harmonizer. Ale zobaczcie, tu mam presety tego harmonizera i mam na przykład taki preset jak second down, drugi głos w dole. I zobaczcie, jak ja to włączę, ojej, co to jest, no nie? Beznadziejne, jak na czymś takim można śpiewać w ogóle? Aż, oj. Tak, ale jeżeli włączymy sobie jakieś szanty, ja mam tutaj szanty oczywiście w dęsidle, tak? A jak żeby inaczej, to zobaczcie, jak fajnie taki dziwny preset harmonizera można wykorzystać. Kiedy rum zaszumi w głowie, cały świat nabiera treści. Włączę sobie teraz tamten dziwny harmonizer. Hej ha, kolejkę dalej, hej ha, kielichy wznieście. To zrobi doskonale morskim opowieścią. Hej ha, kolejkę dalej, hej ha, kielichy wznieście. To zrobi doskonale morskim opowieścią.
A, dlatego mi nie działa. Okej, okay, już mi działa. Kończąc już powoli moje show, chciałbym wam pokazać kilka akompaniamentów, które Ketron opublikował na swojej stronie za darmo do pobrania. I są to akompaniamenty z tak zwanym riffem. Style dedykowane do konkretnych numerów. Riff to jest coś takiego, że na wariacji D w akompaniamencie nie jest to wariacja stricte do grania akordów, tylko jest to wariacja, w której są już wgrane oryginalne solówki albo przebiegi jakichś właśnie akordów, bo są takie numery jak na przykład numer Song Style, Can't Take My Eyes Off You, gdzie tam są tak fajne te przygrywki, że żeby zachować tą harmonię, no to manualny bas trzeba włączać i tam się troszkę namęczyć. Ale zobaczcie, jak to brzmi z riffem. Odpalam sobie intro. No i sobie śpiewam, gram. You're just too good to be true. I can't take my eyes off you. You've been like heaven to touch. No ale sobie gram, tak? I zobaczcie, co się dzieje w momencie, gdy włączam wariację D. Mogę sobie do tego grać oczywiście. I tak dalej, i tak dalej. Inny przykład, I Will Survive, to w sumie dziewczyna powinna śpiewać, no ale intro, tutaj mamy ten fortepianik na intro fajny, tak? Wszystko jest tak jak w oryginale. No i tam jest... First I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you by my side. But when I spent so many nights, ta-ra-ta-ra-ta-ra-tam, I was stronger. I uwaga, no i wariacja. I zobaczcie, co się dzieje, kiedy uruchamiam wariację D. Nawet mogę sobie wybierać, który fil chcę uruchomić, który brick i zobaczcie, na tym filu czwartym już są te harfy takie fajne, no nie? Idzie sobie... W ogóle perkusja. I fil cztery i te harfy, zobaczcie. Inny przykład, już sam ten riff pokażę. Hot Stuff. I tak dalej, ale jest jeden styl, który pokazuje, że Ketron potrafi zabrzmieć takim rasowym brzmieniem z lat 80. Chodzi o taką perkusję, wiecie, taką starą elektroniczną perkusję z takim dużym reverbem. Posłuchajcie, jak to fajnie idzie. Drodzy, ktoś z was tutaj chyba już ma SD9, SD60 albo SD90. Kto ma, podniesie rękę. A, są dwa zgłoszenia, fajnie. Dlatego, moi drodzy, w tym roku również dla tych instrumentów pojawiły się pendrive'y aktualizacyjne. I są to pendrive'y. Paweł, zwrócę się do ciebie. Jak masz tam źródło dźwięku z laptopa, to możesz na chwilę włączyć, bo mi się tu zresetuje instrument. W OBS-ie. Aha, okej, okay, dobra.
to zanim się przyłączę, jeszcze chwilkę powiem. Wyszły trzy pendrive'y aktualizacyjne, które zawierają dwa z nich style oraz audiodramy z Katrana Audio. A jeden z nich to jest pendrive Poplącz i pokażę wam teraz, jak brzmią mniej więcej te pendrive'y. I ciekawostka, z tego instrumentu możemy puszczać filmy nawet. On czyta filmy, AVI, MP4 i tak dalej, i tak dalej. Ja teraz sobie wyłączę mirroring ekranu. Będę miał tutaj go i puszczę wam teraz film z Ketrona. Pokażę wam, jak brzmi mniej więcej pendrive aktualizacyjny Audia część pierwsza. I to jest pendrive taki bardzo dance'owo-funkowy. Zobaczcie, jak on brzmi. Tylko sobie ustalę tutaj, mówi tu RBG, żeby mi szedł film na rzutnik. O, okej. Pendrive aktualizacyjny jest taki typowo rockowo balladowy i style brzmią mniej więcej tak. Moi drodzy, dla użytkowników, którzy mają już te instrumenty, bądź też dla osób, które zdecydują się na zakup takich instrumentów do końca naszej trasy prezentacyjnej, no ale damy tam jeszcze jakiś czas, taki pendrive jest do wygrania. Więc ci, którzy macie już SD9, bądź też inną wariację tego modelu, na maila, który tam jest na tej wizytówce, prosiłbym, żebyście wysłali swój numer seryjny i zgłoszenie do konkursu. Numer seryjny, nic więcej. I będziemy na Facebooku na żywo losować po prostu takiego pendrive'a. No nie możemy, nie będziemy wymagać od was danych osobowych, bo wiecie, RODO i te sprawy, dlatego po numerze seryjnym nam to wystarczy. Dlatego ten numer seryjny wyślecie nam na maila i będziemy na żywo na Facebooku losować i będzie pendrive do wyboru, czy chcemy Audio Vol 1, Vol 2, czy Poplącz, oraz będziemy losować jeszcze Ultimate Expansion Pack 2018, więc warto wysłać swoje zgłoszenie, numer seryjny instrumentu i będziemy losować, a jak wylosujemy, to można się do nas zgłosić. Ketron SD60, dzięki wielkie. Wlutowaną pamięć SSD, znaczy wlutowaną, on ma dysk SSD, tak, tylko on jest częścią płyty głównej, integralną, tam on jest 16 GB, z tym, że tam około 9 GB to system sam zajmuje i dla użytkownika jest 8 GB, ale powiem szczerze,
Ja mam w swojej SD9 audio drumów tyle. Wszystkie pendrive'y poinstalowane. Aha, streamujesz dalej, tak? Okej. Okay. Jest tak, że mamy trzy sloty na pendrive'y. Mhm. Pytanie było takie, jaką mamy tutaj, jaki mamy dysk w instrumencie, więc odpowiadam jeszcze raz. Bo teraz mi się wyłączy mikrofon. To jest blaszka taka mocująca i specjalny kabel SATA. No kabel SATA to jest zwykły kabel SATA, ale jest jeszcze drugi kabel zasilający, który jest taki unikat. Ketron sam wymyślił wtyczkę i jesteśmy na to. Tak, tak, bo on tutaj, bo tu nie jest tak jak w Ketronie Audia, że tu jest, nie ma ograniczeń. Nie ma, tu jest mikrokomputer, to już nie ma ograniczeń, bo w Ketronie Audia było tak, że dysk był na twardym dysku. Dysk był na twardym. System operacyjny był na twardym dysku. I jak wyjęliśmy dysk, to w ogóle instrument nie działał, bo tam były pliki systemowe. A ten instrument, pliki systemowe, ma w pamięci flash na płycie głównej i możemy wsadzić sobie dowolny dysk. Mhm. Okej, jasne. Są pytania, jak jest ze stabilnością systemu. Więc ja przyznam szczerze, że czasem wywalam oczy, jak czytam niektóre rzeczy. Oczywiście są jeszcze jakieś, na przykład w live modelingu, kosmetyczne zmiany, które zaproponowałem, chociażby tam instalację intro w audiodrumach, ale co do zacinania, no zobaczcie. Przewijam sobie brzmienia. Ja nie wiem, co ja bym musiał zrobić, żeby go zaciąć. Zobaczcie, jak to się przewija nawet. Registracje. Mam setkę registracji ponad. Jak to szybko mogę przewinąć? Jeżeli mam bardzo, bardzo dużo registracji, to mam nawet wyszukiwarkę, która w trybie momentalnym to wszystko wyszukuje. Dzięki temu, chociażby, że jest dysk SSD. Bardzo szybko to w ogóle indeksuje to sobie chyba wcześniej, bo to jest od razu wyszukuje. I tak jak widać, tak? Chociażby przewijanie. Generalnie, jeżeli widzicie cały tutaj system operacyjny, on z pozoru tylko czasem wygląda ciężko. Tu jest bardzo prosta obsługa. Mamy tutaj takie dwie ramki, po lewej i po prawej stronie na górze, tak? Jeżeli nacisnę ramkę po prawej stronie na górze, to mam brzmienie. Jak ramkę po lewej stronie, to akompaniamenty. I zawsze wystarczy o tym pamiętać i już jest 80% sukcesu z przesiadki z innej stajni. I to jest wszystko naprawdę bardzo intuicyjne. Jeżeli wchodzimy w live modeling, naciskamy i przytrzymujemy ikonkę i nic więcej. To jest, no i tak jak mówię, tutaj mamy też na dole różne karty i mamy coś takiego jak user tabs, gdzie możemy sobie pod swoje tutaj przyciski zaprogramować funkcje, do których chcemy mieć szybki dostęp. Więc tak mniej więcej wygląda sprawa systemu i jego szybkości działania. W czasie trasy? No powiem, że zero, no nie skłonię, nie będę kłamał, no nigdy. No. Nie, słuchajcie, tak samo mówiąc szczerze, tak jak jesteśmy tutaj sami swoi, tak, w internecie również, tak jak niektórzy mówili, bo audio mi się coś tam z audią stało, coś się cięło mi tam. Tylko, że tak jak mówiłem, w audio były pliki systemowe na twardym dysku. Jeżeli ktoś miał dysk talerzowy w instrumencie, czyli taki jak w komputerach, i jechał nagranie i pakował instrument na przyczepkę i na tej przyczepce ten instrument latał tak, no to niech się nie dziwi, że tam się coś jest nie tak, bo nawet jeżeli laptopa z dyskiem HDD upuścicie na ziemię, to już pozamiatane.
Zależy też jaki dysk. Akurat w tych audiach to i tak był dobry dysk, bo on i tak wytrzymywał długo, tak? Aczkolwiek wiele osób sobie zmieniało na SSD, no bo SSD jest pozbawiony mechanicznych elementów i jest zdecydowanie bardziej i szybszy, i praktyczniejszy. Tutaj już mamy to fabrycznie. Jasne, już pokazuję. Nie będę puszczał pliku MIDI, bo mamy transmisję na żywo, a pliki MIDI to są, wiadomo, tam prawa i takie rzeczy. I ktoś by się mógł obrazić. Ale pokażę, jak wygląda obróbka pliku MIDI. Mamy coś takiego jak GM. I tutaj mam wszystkie traki w akompaniamencie. I jeżeli na przykład mi się, nie wiem, nie podoba perkusja, to mogę sobie nawet zedytować każdy element perkusji. Werbel. Tylko sobie tutaj damy style, ok. Na przykład, nie podoba mi się werbel, naciskam remap i stopa. I to samo wszystko działa w plikach MIDI. Na przykład na kanale pierwszym mam takie brzmienie, mogę sobie wybrać co chcę. No i tutaj wiadomo, podstawowa edycja typu głośność, reverb, chorus, balans, tak, i mogę również zapinać sobie efekty na ścieżki. Mamy też taką fajną funkcję co do obróbki plików MIDI, że jeżeli nacisnę save, tylko akurat nie mam załadowanego pliku MIDI, wyświetli mi się coś takiego jak init i global. Init to jest zapisanie ustawień pliku MIDI, stricte głośność i konfigurację po prostu tego GM Mixera. A jeżeli zaznaczymy global, to ustawienia instrumentu się przypisują do pliku MIDI. Czyli nawet jeżeli sobie zmienimy brzmienie prawej ręki i zapiszemy w trybie global, to potem w momencie przywołania, uruchomienia pliku MIDI, ustawi mi się brzmienie, jakie sobie wybrałem wcześniej, transpozycja nawet, jaką sobie wybrałem wcześniej, jak chcemy mieć inną transpozycję klawiatury w stosunku do MIDI. Więc jest taki fajny bajer, że mogę ustawienia całego instrumentu sobie do pliku MIDI przypisać. Jeszcze jakieś pytania ciekawe? Ale nie mam zrobionego The Final Countdown, ale możemy coś znaleźć na szybko. Sunny? A Sunny to mam akurat, wiecie, że Sunny mam? Możemy spełnić, to nawet w takim funky mam. Jeszcze macie jakieś pytania? Wszystko wiecie? Tak, pytanie tutaj, czy wersja modułowa to jest dokładnie to samo? Tak, w niczym absolutnie nie jest okrojone. Jest to 1:1 to samo, co tu usłyszeliście na SD60 i SD9. To są technologicznie te same instrumenty i do modułu wystarczy, że kablem MIDI podłączymy dowolną klawiaturę i wtedy możemy sterować absolutnie wszystkim. Jak mamy w tej sterującej klawiaturze aftertouch, to możemy również ten aftertouch feel wykorzystać. Wszystko jest absolutnie takie samo. Takie same. Podłączenie gitary do instrumentu. Jasne, możemy podłączyć gitarę do instrumentu. Słuchajcie, to jest nawet stroik na gitarę w nim, jak się chce. I jest taki fajny bajer, że zobaczcie, mamy coś takiego. Boom.
I możemy te łańcuchy efektów wykorzystać na żywy instrument. Mam tu z tyłu instrumentu tutaj podłączony XLR-em mikrofon, ale obok mam drugie wejście i to może działać tak, że mogę sobie podłączyć dwa mikrofony, albo mogę podłączyć na przykład mikrofon i gitarę. I kiedy podłączę gitarę, to te efekty, które tutaj widać, to są nawet symulacja wzmacniaczy, Amp Simulator. I mam tu jakiś Music Man, UK Combo, angielskie combo, 12-calowy, 15-calowy, 8-calowy, jakiś tam kompres, nawet symulacja wzmacniaczy jest. I wystarczy, że podłączamy kablem gitarę, dodajemy sobie tutaj na faderze do góry i gramy. Tak, można, jeżeli tylko oczywiście w do audio, tak, no bo nie do MIDI. Ale można, jasne, jeżeli włączymy record, to możemy zarejestrować to do pliku audio z poziomu instrumentu. Tak, on nagrywa po prostu tak samo mikrofon. To co jest, tak, to po prostu z wyjścia sobie głównego bierze, no nie? Jeszcze ma nawet normalizator audio na koniec, więc taki również bajerek. Może ktoś chce przyjść zagrać? Słucham? Jakieś pytanie było? Ja nie, myślałem, że pytanie. No. Ale gdzie? Pewnie mówisz o tym. Menu, play modes. To jest coś takiego, że możemy podłączyć na przykład akordeon cyfrowy do tego instrumentu. To się dobrze sprawdzi z modułem. Bierzemy również kabel MIDI, podłączamy akordeon cyfrowy i wiecie, guzikami wybieramy akordy. Prawo tutaj, prawą ręką brzmienie. Kiedy wybiorę sobie właśnie na przykład accordion style, to wtedy on mi poprawnie interpretuje to, tak jakbym grał na akordeonie cyfrowym. Tak. Tu jest tryb organ, to jeszcze to jak podłączymy właśnie do dużych takich organ cyfrowych, tak, że dwa manuały i tam jeszcze ten pedal. Akordeon style i akordeon classic to tam są różnice w interpretowaniu akompaniamentu, ale podłączałem z kumplem, który jest akordeonistą właśnie takiej topowej marki, duży, fajny akordeon cyfrowy i wybraliśmy akordeon style. Przy okazji testowania SD90 i jeszcze z taką tutaj listwą pedałową, którą mam na dole, możemy naprawdę bardzo fajnie zrobić performance na akordeonie cyfrowym. Ponadto jak będąc na targach Musikmesse, właśnie prezenter niemiecki Ketrona również miał podłączony akordeon cyfrowy i tam wymiatał na nim z modułem. Więc to jest właśnie tryb, w których są już jakieś tam ustawienia takie preferowane dla akordeonów cyfrowych. Jasne. Akordeon. Mamy na przykład franchise. Tylko przetransponowany. Ten akordeon, w ogóle franchise, jest fajny, kiedy włączysz sobie na przykład taki akompaniament. Zobaczcie. I od razu słychać pewien utwór. Albo bardzo lubię akordeon Studio 16, Studio 16, i kiedy wybierzemy sobie akompaniament chociażby taki, on jest chyba w kategorii party, tak, zobaczcie, tu nawet się style nazywają tak jak utwory, dedykowane do stylu, i ten akordeon Studio 16, Studio 16 bardzo ładnie się z tym komponuje, zobaczcie. Akordeony, diatonik jakiś. Jakiś tutaj tango.
Z. Więc akordeony mniej więcej w ten sposób, tak? Mamy oczywiście harmoniki też w akordeonach. Albo taka. Jeszcze... No fajne są, tak, tak, one są kozackie. Jeszcze jakieś pytania? Chyba, że chcecie coś usłyszeć właśnie jeszcze, to chętnie spełnię życzenia. Kiedy będzie... chodzi o sampler, tak? Sampler, no, obiecano mi, że już do końca tego roku będzie, w grudniu, ale... Ale słuchajcie, już wam powiem, z czego wynika to opóźnienie. To opóźnienie wynika z tego, że po prostu ten sampler, on już dla tego instrumentu jest i on jest gotowy i on działa. Z tym, że chodzi o licencjonowanie, bo Ketron dodał możliwość importowania jakichś sampli firm trzecich, po prostu formatów, i jeszcze chodzi tam o licencjonowanie i takie rzeczy, i, ale ten sampler już jest gotowy i on działa. Początkowo też on miał być dla komputera zewnętrzny, że po prostu w kompie to sobie robimy i ładujemy do niego przez kabel, ale nawet ja, kiedy rozmawiałem z konstruktorami, mówię, no nie, ale wy to dla Windowsa zrobicie, ja z Maca korzystam i wiem, jak to będzie. I jednak będzie tutaj integralny w środku. Więc tak wygląda sprawa z samplerem. A takiego nic to nie wiemy jeszcze. Jeszcze nie wiemy, nie. Musimy cierpliwie poczekać. Póki co możemy ładować swoje loopy wave do akompaniamentów. Zobaczcie, jak to wygląda. Możesz, Paweł, przełączyć w streamie na mój ekran. I mam tu taki folder jak User Modeling, mój własny modeling i Live Drum. I zobaczcie, mam tu takie foldery. Te foldery to są moje własne perkusje. I na przykład w folderze Disco 2 RX mam takie pliki ARRA Wave, ARRB Wave, ARRC Wave. I zobaczcie, na przykład ARRC Wave brzmi tak. D brzmi tak. To jest nic innego, jak pokazanie, w której wariacji jaki loop ma grać perkusyjny. Przejścia, tak, na przykład w filce. W jaki sposób to musi być zrobione? Musi być nazwa perkusji i podkreśnik i tempo, w jakim tempie są te lupy, bo instrument to musi wiedzieć. I w nazwie po prostu folderu trzeba podejść to tempo. No i zobaczcie, mam tą moją perkusję Disco 2 RX 112 i kiedy wybiorę sobie akompaniament, wchodzę w Live Modeling, to co pokazywałem edycję, no i ten akompaniament brzmi tak, nie, no nie. A naciskam i przytrzymuję perkusję i szukam sobie tego mojego lupa. To był dokładnie ten. I zobaczcie. Przejście. Póki co mogę sobie właśnie moje lupy ładować. To jest fajne, bo jeżeli sobie zrobimy na przykład w programie typu DAW na wtyczkach swoje przebiegi perkusyjne, to wystarczy, że wyeksportujemy je do Wave'a i mamy swoje live audiodramy. Prośba z internetu. Słuchamy. Rockowy. A, ty na tego Hammonda. Okej, jedziemy. Zobaczymy na przykład British Rock. We'll be right back.
przykład styl mojej po prostu tutaj produkcji Rock and Roll Club. Roczkowych smaczków, roczkowych, rokowych. Jeszcze jakieś pytania? Prośby, propozycje? Jasne, pewnie. Wchodzimy sobie w synth. Jakiś tutaj mam na przykład House Wind, to już słyszeliście. Tak, ikony są super, na przykład Prophet. Co można wycisnąć z tych brzmień syntetycznych swoimi po prostu możliwościami. Albo. Coś takiego.
Taki EDM. Jeszcze jakieś propozycje? Czy przy zapisywaniu można zmieniać sobie dowolnie ikony? Ikony już są fabrycznie przypisane do poszczególnych pojedynczych brzmień, tych pojedynczych, o których mówiłem. I zawsze jest tak, że kiedy wejdziemy sobie w edycję brzmienia, to wybiera brzmienie z pierwszej warstwy tą ikonę. Tak? Więc tutaj są już domyślnie. Jeżeli sobie chcemy na przykład inną ikonę, to musimy albo podmienić sobie warstwy. Tak? Z pierwszej zawsze wybiera po prostu ikonę voice'a. Cztery, tak. Trzy warstwy right i jeszcze mam tą warstwę second. I mogę sobie cztery brzmienia ze sobą tutaj złączyć. Nie wiem. W edycji masz, kiedy wejdziesz w tą ikonkę, masz cztery sekcje. Jako jeden program, tak. To jest właśnie tak jak program, tak? I to jako jeden program mogę sobie zapisać właśnie cztery złączone. Z tym, że muszę pamiętać, że ten na dole, który jest taki oddzielony, second, to żeby on zagrał, to muszę tutaj mu dać na suwaczku, na obudowie, na faderze po prostu, żeby go aktywować. Dokładnie tu, o, widać na streamie teraz. Okej, okay, no dobrze. No to ja ze... Nieskończoność. Bo tutaj jest tak, że on po prostu na twardym dysku mamy pliki i generalnie możemy sobie przypisać ile chcemy. On domyślnie nam tutaj numeruje po kolei, ale jeżeli chcemy, to możemy usunąć ten number assign, żeby nie było numerowane i wtedy nam alfabetycznie posortuje, tak. Mamy cztery banki i tutaj możemy sobie wbić ile chcemy. W launchpadach mamy, launchpadów możemy, z tego co pamiętam, 4096 programów całych, no ale zapewnijmy 4096 launchpadów, no. Ja mam chyba 30 swoich, no. Tak, plik tekstowy i oraz plik PDF, jak najbardziej. I jest tak, że w momencie odpalenia registracji PDF nam od razu wyskakuje albo na ten ekran, albo jak mamy podłączony ekran zewnętrzny. To... Tak, można przewijać pedałem PDF, tak, oczywiście. Czyli na przykład wyszukiwarka tekstowa, tak? No na przykład mam tutaj, nie wiem, jakąś registrację Sunny i mam tego, załóżmy, 5000 registracji, tak? Włączam sobie search. Enter. Tylko muszę tutaj sobie wyjść. OK. I sobie szukamy. Czemu on mi tu wyskakuje? Już wiem, okej, okay, dobra. Ja muszę tutaj sobie odznaczyć to. Wypnę sobie media style. Mhm, okej, okay. Let's style mi wyjdzie. O, dobra. I już mamy. I klikam dwa razy. Tak, więc to i on przeszukuje nie tylko jego dysk. Pendrive'y wszystkie, które mamy podpięte, jak mamy tamten dysk, to też. Czyli po prostu szybko przeszukuje wszystko, co my tu mamy podłączone. Może być jakiś swing, no pewnie. Wchodzimy sobie w kategorię swing, jakiś evergreen.
chcemy zagrać, również znajdziemy coś dla siebie na pewno. Coś fast swing. Zwracam też uwagę na to, zobaczcie jak długie są te lupy. Na przykład wariacja D jest aż 16 taktów audiodruma. Czyli ten lup jest bardzo długi. Tam potem są, tak wiadomo, zmiany, tak? Więc dlatego właśnie mamy 16-gigowy dysk i tylko tam 7 giga czy 6 dla użytkownika, no bo to zajmują trochę te lupy. Choć i tak się nieźle wyrobili, jak na tyle, co ten instrument tu ma. Launchpad, mówisz o launchpadzie. Pewnie chodzi ci o jazz pewnie, bo tutaj jest gitara, chyba z tego co jest solo gitar. Tutaj tylko o. A jak nie jazz, to nu jazz. Tu jest chyba gitara, z tego co pamiętam, nie. W którymś, bo tutaj generalnie, żeby był albo smooth jazz, gitara. Jest w pliku Wave, jak widzimy. I do 3 plików Wave mogę na taką scenę wstawić. Jak to zwolnię, to bez problemu. Jak przyspieszę również. Na scenie drugiej, tu jest jakiś saksofon nawet. To jest akurat demówka launchpada, że możemy sobie utwór zaprogramować w ten sposób, że jeżeli mamy gitarzystę, to może nam nagrać frazę i to wrzucamy. Jeszcze jakieś pytania? Wyczerpałeś, okej. Okay. No to my za streama już dziękujemy. Żegnamy was w internecie. Okej. Okay. Zatrzymany?